czy ma Pani taką Polkę, taką osobę, która była Pani wzorem, autorytetem postępowania, kobiecości i osobą godną taką naśladowania? Ostatnio się widziałam w Gdyni z panią Jasią Penson, która skończyła 96 lat. Była więźniarką Ravensbrück. Zakładała pierwsze hospicja w Trójmieście ze swoim mężem, który był lekarzem w getcie. Potem była lekarką Wałęsy i sprawdzała, czy nie jest truty. Miała na tyle wigoru i pomysłowości, żeby się do mnie zgłosić, że przeczytała w prasie, że będę grać Czesławę Oknińską, Muzę Witkacego. W związku z tym zasygnalizowała mi w mailu, że chyba jest ostatnią osobą, która żyjącą, która znała ją osobiście. Więc wzięłam znajomych kamery i pojechałam zrobić jakiś materiał. Nauczyła mnie bardzo dużo, żeby na przykład oglądać obrazy, jak ją malował. I oglądać ich fotografie, a nie czytać książek, ponieważ wszyscy byli zaprzyjaźnieni z żoną Witkacego, więc musieli trzymać jej stronę, więc nie mam do czynienia z faktami, tylko z interpretacją faktów. Jak z historią. No i nauczyłam się patrzeć w ten sposób, ona mnie tego nauczyła. I teraz byłam z Orianą Fallaci, którą zrobiłam w Teatrze Studio Monodram i pani Joanna przyszła. I potem była jeszcze na książce, którą Remek Grzela, autor, podpisywał. No i po prostu jest w świetnej formie i cały jej życiorys, na przykład jej postawa, to, że się śmieje, że jest tak przytomna, jest po prostu fantastyczne. A tak w ogóle, no, lubię kobiety aktywne, otwarte i te, które korzystają z życia. Lubię Fridę. Tyle tam barw. Lubię apetyt na życie, lubię Marię Curie-Skłodowską. Lubię ludzi z pasją, otwartych, którzy do czegoś dążą, ale którzy jednocześnie smakują życie, potrafią żyć, są w bliskich relacjach z innymi ludźmi, bo wydaje mi się, że tylko ten kontakt jest. No, resztę zostawiamy.